chciałem bardzo, bardzo serdecznie przywitać wszystkich tutaj na tę wyjątkową uroczystość. Proszę Państwa, proszę wybaczyć, że ja nie przywitam nikogo personalnie, bo mamy tutaj tyle wokół nas znakomitych i wybitnych gości, wybitnych osób, że gdybym ja wymieniał wszystkich jeszcze z funkcjami, to zakład bez mroka, ta wstęga do tej pory nie byłaby przecięta. Dlatego proszę wybaczyć, nie będę naszych wspaniałych gości wymieniał. Proszę Państwa, no, jest to rzecz naprawdę niesamowita i niezwykła, że możemy upamiętnić to wydarzenie tak ważne dla światowej matematyki i polskiej nauki, które miało miejsce na Atlantach 100 lat temu, którego głównymi bohaterami byli ci, którzy teraz na tej ławce siedzą. Stefan Bana, on jest z prawej, i Otto Nikody, to jest ten dziutko z lewej, który przypadkowo usłyszał Hugo Steinhaus. Tak i z jego okoliczności nieraz jedna może być bardzo ważny. To, że ta ławka stoi oprócz pracy bardzo wielu osób, jest związane też z serią zbiegów okoliczności. Ja zwracam uwagę na pewien bardzo oryginalny zbieg okoliczności. Na ławce siedzi Stefan Banach. Koło mnie stoi prezes firmy Astor naszego mecenasa Stefan Rzyszkowski. A tu jest twórca tego wspaniałego dzieła, pan profesor Stefan Gołsa. Panie profesorze, dobrze się. O, to jest, proszę Państwa, autor tego wspaniałego dzieła, artysta światowej klasy, pan profesor Stefan Gołsa. Proszę Państwa, zanim oddam głos tym, którzy będą przecinać wstęgę, parę podziękować. Proszę Państwa, to, że to tutaj stoi, to jest efekt pracy bardzo, bardzo wielu osób. Ja nie mogę wszystkich wymienić, ale kilka podziękowań chciałbym złożyć szczególnych. Szczególne podziękowania należą się naszemu mecenasowi, firmie Astor, która zasponsorowała to przedsięwzięcie. Należą się, to może oczywiście przeprawa będą na zakończenie, należą się Wydziałowi Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, z obecnym tutaj panem dziekanem, który to wydział otoczył patronat nad całą inwestycją, sprawą, Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków i Wydziałowi Zieleni Miasta Krakowa. A 5 osobom ja bym chciał podziękować personalnie, wymienię te osoby w kolejności alfabetycznej. Pan profesor Stefan Dołsa, autor tego dzieła, jego pomocnik i asystent, pan Piotr Widzi, przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miasta Krakowa, pani doktor Małgorzata Jantos, pan Wojciech Niedzielski, który się zajmował koordynacją rozmaitych spraw związanych z tym, i na koniec alfabetycznie mój przyjaciel Karol Rzyczkowski, bez którego pomocy i wkładu tego by po prostu nie było. Proszę Państwa, wstęgę przetną 4 osoby. Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw badań naukowych, pan profesor Stanisław Kistryn, prezes firmy Astor, pan Stefan Rzyszkowski oraz siostrzenica i bratanek Stefana Banacha, pani profesor Monika Waksmucka-Hajno z Lubina i pan John Greczek, który przyjął specjalnie ze Stanów Zjednoczonych. Teraz mogą być brawa. Panie rektorze, bardzo proszę. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich. Jestem bardzo dumny, że możemy taką ławeczkę tu otworzyć. Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim zaangażowanym w tworzenie tego dzieła, zarówno pomysłodawcom, jak i wykonawcom, bo ma to olbrzymią wagę dla naszego miasta i dla całej społeczności Krakowa, i myślę, że nie tylko. Proszę Państwa, jeżeli otworzymy stronę Wikipedii i hasło Stefan Banach, to jest ono okraszone 2 fotografiami, o ile pamiętam. Pierwsza to popiersie, które stoi przed naszym byłym Wydziałem Matematyki i Fizyki na Rejmonta. A ja cieszę się, że teraz, mimo że jesteśmy w Krakowie, to nie otwieramy kolejnego monumentu ku czci, ale
obiekt, który moim zdaniem ma znacznie szersze i ważniejsze konotacje. Proszę Państwa, dla mnie ta ławeczka symbolizuje po pierwsze obecność nauki w naszym życiu. Nauki nie tylko matematyki. Matematyki, która mnie jako fizykowi trudno to przechodzi przez gardło, ale jest królową nauk, ale jest niewątpliwie językiem, matematyka jest językiem wszystkich nauk. Uczy nas, jak należy myśleć, jak należy rozumować i wobec tego upamiętnienie tego, co tu 100 lat temu się stało, nie wątpimy, że profesor Stefan Banach i Otton Nikodym i Krzysztof Wilkosz byliby rozpoznani i tak. Ale to, że Hugo Steinhauistu spotkał, to było ważne wydarzenie. Proszę Państwa, mam nadzieję, że ta ławeczka może skłoni naszych studentów Uniwersytetu albo innych uczelni Krakowa, żeby przysiąść razem z tymi uczonymi i może na chwilę oderwać się od smartfonów i podyskutować z nimi o sprawach naukowych. Może ktoś z nich, a może nawet na pewno ktoś z nich wymyśli coś, co znowu nasze życie uczyni lepszym, bo do tego jest nauka. To równanie, które Państwo zobaczycie na ławeczce, prawdopodobnie nikomu z Państwa nie ułatwiło ukrojenia chleba, ale życie nam wszystkim gwarantuje ułatwiło, bo jest to rzeczywiście nauka jest podstawą wszystkich wynalazków, z których codziennie korzystamy, no w szczególności tych smartfonów, o których mówiłem. Proszę Państwa, drugi element to to, że może turyści, którzy lubią fotografować się z takimi siedzącymi postaciami, po pierwsze zainteresują się kto to, a po drugie pokazując fotografię w kółku rodzinnym, czy wrzucając je na Twittera, będą musieli poinformować, że to nie są celebryci, tylko naukowcy. Może wobec tego znajomi, dzieci znajomi zainteresują się nauką i potraktują ją poważnie. Nie jako coś, co musi się zrobić, tylko jako coś, co warto, co jest fascynujące i warte działania. I po trzecie, trzecim aspektem, który chciałem podkreślić, to jest to, że wreszcie u nas pojawiają się mecenasi, którzy mają rzeczywiście pojęcie, że warto jest doceniać naukę, sztukę i jej współdziałanie. Za to także bardzo serdecznie dziękuję, bo wracając wiedzą do czasów Florencji i pierwszych banków, to banki nie tylko robiły interesy, wspierały ludzi sztuki i ludzi nauki. Mam nadzieję, że Państwa przykład będzie powtarzany szeroko. No więc reasumując, dziękuję jeszcze raz wszystkim i życzę, żeby te postaci tutaj stymulowały rozwój i dostarczały też dobrej zabawy, bo to jest też część naszego życia. Dziękuję bardzo. Chciałem Państwa przywitać w imieniu firmy Astor. Chciałem powiedzieć, że żeby taką ławkę zrobić, jest potrzebne wiele rzeczy, jak już to było powiedziane, ale muszę zacząć od tego, że chciałem podziękować przede wszystkim pracownikom firmy Astor. Jest to firma inżynierska, która stara się, aby polska myśl inżynieryjna była szanowana na całym świecie. Po pierwsze, potrzebny jest sukces. Firma musi mieć sukces, bo w ogóle, żeby mówić o jakimś rozwydawaniu pieniędzy, to najpierw musi je mieć. No tak to jest na wolnym rynku. Więc chciałem podziękować całej załodze. Przez 29 lat ta firma istnieje. Założyłem ją z moim bratem Karolem w roku 87. I jest to firma rodzinna braci Rzyczkowskich. W każdym razie dziękuję całej mojej kadrze i wszystkim, którzy pozwolili mi też osiągnąć ten sukces komercyjny. No a potem jeszcze wiele rzeczy się musiało zdarzyć. I tutaj rzeczywiście chciałem powiedzieć, że ja jestem przedsiębiorcą, inżynierem i czuję się na pewno, że jestem. Nie jestem naukowcem, ale jestem z rodziny naukowej. I to miało bardzo duże znaczenie, że tym mecenasem zostaliśmy i że mnie mój brat Karol, profesor Uniwersytetu, przekonał do tego, ponieważ tak, ja się wychowałem w rodzinie profesorskiej, mój ojciec był znanym profesorem Politechniki, ma nawet ulicę w Krakowie, także też dziękuję przy okazji, że to się udało zrobić. Miałem swojego kolegę, profesora Romana Ciesielskiego, z którym też razem działali, razem pracowali przez wiele, wiele lat. No i my dzięki temu z Krzysztofem znaliśmy się od dziecka, po prostu odkąd się urodziłem, znałem Krzysztofa, Krzysztof mnie znał, no i Krzysztof był pomysłodawcą tego. No, na pewno te warunki tego, że po prostu byłem w tej rodzinie profesorskiej, ta nauka była koło mnie,
Tutaj przyniosłem dwie książki mojego ojca z biblioteki oprawione, jedna z roku 31, druga 49, tych dwóch autorów. Także można zobaczyć z pieczątką mojego ojca z numerem indeksu. Także ja się w tych książkach prawie wychowywałem, bo tam bawiliśmy się jako małolaty. No i to wszystko wpłynęło, no i też Karol, mój brat, który jest wspólnikiem z jednej strony, z drugiej strony profesorem, łączy tą naukę i biznes, można powiedzieć. I tak wszyscy, no to jest szalony pomysł, znaczy szalony projekt, na pewno można powiedzieć, że bardzo się cieszę, że się udało, że to wszystko zaistniało i że jest. I chciałem jeszcze raz wszystkim podziękować. Chciałem powiedzieć. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Po tym spotkaniu, proszę, zapraszam wszystkich. Jest na Smolej 29 siedziba firmy Astor. Tam jest stała wystawa robotyki i automatyki, bo tym się zajmujemy. Kto chce przyjść zwiedzić i zobaczyć w praktyce odwracanie macierzy, jeżeli tak do matematyki mogę nawiązać, to zapraszam. Zaraz po tym spotkaniu. Proszę Państwa, ja mam wielki zaszczyt reprezentować rodzinę, dlatego że mój dziadek Stefan Greczek był ojcem Stefana Banacha. I choć urodziłam się po śmierci Stefana Banacha, to można powiedzieć, że wzrastałam w jego kulcie w domu, bo moja mama, jego siostra przyrodnia, młodsza od niego o 25 lat, stale powracała w opowiadaniach, we wspomnieniach do spotkania, które miało miejsce w Lwowie w 1939 roku, jak no, ludność się rozproszyła po 1 września. I uważała Stefana Banacha za wspaniałego człowieka, bardzo inteligentnego, przystojnego, i darzyła go ogromnym uczuciem. Także w domu stale się powracało do osoby Stefana Banacha. Tym jest to dla mnie większy zaszczyt, że wraz z kuzynem możemy tutaj właśnie reprezentować rodzinę. Dziękuję bardzo. Proszę mi wybaczyć, że posługuję się notatką. Słuchałem z Polski jako bardzo młode dziecko i mój polski nie jest już taki płynny, jakby sobie życzył. Nazywam się Janusz Greczek, jestem bratankiem pana Banacha. To jest dla mnie zaszczyt. Jestem szczęśliwy, że mogę tu uczestniczyć w ceremonii. Dedykowany mojemu wujowi Stefanowi Banachowi. Spotkałem wuja będąc dzieckiem, mało pamiętam o tym, ale wiem, że ojciec zawsze z wielką miłością o nim mówił i z wielką dumą. Nie mogliśmy wtedy wiedzieć, że zostanie on światowi sporo matematyki i że będziemy tutaj celebrować wydarzenie, które miało miejsce w parku 100 lat temu. Myślę jednak, że jest to postać, która powinna być lepiej znana, specjalnie w Polsce, jak też poza krajem. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli tą uroczystość i tym, którzy uczynili ją możliwą. Dziękuję. Teraz nastąpi przecięcie wstęgi. Bardzo proszę Państwa. Jakoś cztery osoby przeczytają jednocześnie. Bardzo proszę. Proszę chwileczkę, jeszcze Pani Profesor, żeby to... Wszyscy gotowi? Zaczynamy. Proszę Państwa. Zapraszamy rodziny do pierwszego zdania. Proszę Państwa.
Może proszę Państwa przejść tutaj, tak się... Proszę Państwa, więcej oficjalnych wystąpień nie planujemy, nie będzie. Ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz dodać. Państwo widzicie tutaj obok Nikodyma i Panacha widać symbole matematyczne, o których mówił Pan Rektor. Ja chciałem powiedzieć, że te symbole matematyczne to są te wyniki, z których badań Panach i Nikodym są znani na całym świecie. To nie jest nic związane z przestrzeniami Panacha czy stwierdzeniem Radona Nikodyma. To są, proszę Państwa, wzory pochodzące z pracy matematycznej, która powstała w efekcie tego właśnie spotkania na plantach. Bo to jest praca, w której opublikowane zostało rozwiązanie problemu, o którym Steinhaus powiedział, byśmy się tutaj spotkali i z którego rozwiązaniem Banach przyszedł do Steinhausa kilka dni później. Proszę Państwa, wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tak liczne przybycie na tę uroczystość. Część oficjalna jest zakończona. Teraz można się fotografować z Banachem i Nikodymem. Dziękuję bardzo. Thank you.